To jest taka rzecz, którą zatytułowałem pułapka. Jest umieszczona w odosobnionym miejscu, gdyż zależy mi na tym, by ją indywidualnie odbierać. Nie w grupie, tylko najlepiej w samotności. I to jeszcze w dodatku najlepiej byłoby, gdyby nie było kontekstu sztuki. To znaczy, wyobrażam sobie, że gdyby ktoś trafił tutaj przypadkiem, to musiałby sobie zadać pytanie, o co tu chodzi, prawda? No bo mamy taką dziwaczną sytuację. Na krótkim odcinku około 30 metrów na leśnej drodze są rozpięte dwa napisy w rodzaju transparentów. Na jednym jest napis start, na drugim meta. Ale jeśli dojdziemy do tej mety i obrócimy się, to zobaczymy znowu to samo, czyli ktoś, kto jest bezwolny, kto ulega sugestiom, znakom, piktogramom, napisom, rozkazom i tak dalej, będzie krążył w nieskończoność w tej z powrotem. Stąd ten tytuł Pułapka. No i bardzo ciekawy jest też punkt pomiędzy oboma transparentami, bo jak się obrócimy, to zobaczymy metę po jednej stronie i metę po drugiej stronie. Wtedy znowu nie wiadomo, co począć, prawda? Co tutaj jest tą metą?